niecenzuralnych słowach, bo powiedziałem, co ja myślę o jego występie i tak, znaczy nawet może nie doszło do szamoteliny, ale no, ruszyłem w stronę prezesa i tak złapano mnie gdzieś tam w połowie drogi. Witam Was serdecznie, program Futbolownia. Mam dzisiaj specjalnego gościa, Grzegorza Szamutowskiego, byłego piłkarza Legii, ale nie tylko, bo wielu polskich klubów i reprezentanta Polski również. Bardzo charakterystyczna postać, więc witam Cię, Grzegorzu. Witam serdecznie Ciebie i Państwa. Mimo, że wpadłeś do mnie, że tak powiem, do programu, bo umawialiśmy się dość długo, ale jesteś dosyć zalataną ostatnią osobą. No, mimo, że nie grasz w piłkę, to dużo się dzieje. Więcej pracy. Nie ukrywam, że mieliśmy jakieś tam problemy. Znaczy nie o kontakt telefoniczny. Nie, no kontakt był super, tylko wiadomo, że jesteś właśnie zalatany. No, ale dużo tych treningów, zajęć. No właśnie, dużo działasz. Ale do tego przejdziemy. Ja tak zazwyczaj zaczynam od tych początków, bo to są ciekawe momenty. Dużo można się dowiedzieć też o sobie, bo to są momenty, w których jakby tak osobowość się kształtuje pewnie to dzieciństwo. Ja wiem, że ty jesteś z Gdańska, prawda? I tak, pochodzę z Gdańska, urodziłem się w Gdańsku, grałem pierwsze kroki stawiałem w Lechii Gdańsk, jeśli chodzi o to kształtowanie tego charakteru, to tak teraz już na spokoju, jak sobie przypominam, to na pewno początki mojego charakteru i tej charyzmy, takiej można powiedzieć, którą miałem, posiadam, to kształtowałem też poprzez moich braci. Serdecznie pozdrawiam, bo było nas, jest nas trzech. Nie? No właśnie. Jest nas trzech. Mama miała z nami urwanie głowy, tata pracował, mama nas wychowywała. Nie zawsze z dobrym skutkiem, w sensie jakiś tam awantur domowy, wiadomo, to no między braćmi jest... Między a jakie masz różnice właśnie? Co dwa lata także. Co dwa lata, kurczę, to tak... Tak, no, dość mocno mama była obciążona, można powiedzieć. A ty jesteś najstarszy? Ja jestem najstarszy, mam jeszcze dwóch braci, znaczy bracia, co dwa lata jesteśmy i wiadomo, że dużo pomysłów w dzieciństwie i dużo wolnego czasu. Nie tak jak teraz, komputery i tak dalej. No właśnie, bo to były czasy, kiedy w zasadzie się wychodziło, żeby cokolwiek porobić, to musiałeś... Grało się w piłkę na jakiś tam, w jakimkolwiek placu i za bramki służyła, nie wiem, ławka, dwa tornistry, dwa kamienie, osiedle na osiedle, ulica na ulicę, zabawy typu chowanego, wojna i ogólne bijatyki, nie ukrywajmy się. No rozumiem. Inne trochę czasy były, także... A kiedy miałeś pierwszą bójkę? Znaczy pewnie chyba gdzieś tam jak za mną lata z braćmi, czy tam coś... Gdzieś tam się... Ale wstawiałeś się często za braci? Znaczy no ogólnie się tak tupiliśmy, między sobą, potem między kolegami także, a potem słowo do słowa i potem sztama i graliśmy dalej w tą piłkę, także płótnie były na boisku i osiedle na osiedle tam. Zdarzało się, no wiadomo, to ktoś się kształtował charakter ulicy i tak dalej, wiesz jak to jest. No. Teraz troszeczkę jest inaczej, nie? Kiedyś to człowiek sobie, że tak powiem, dał porazie i... Tak, już było inaczej, teraz wiadomo, że sytuacje są troszeczkę inne. Wszystko poszło do przodu, dzieci są chowane inaczej. No właśnie, czyli ta Lechia Gdańsk, gdzieś ukształtowałeś się na tych podwórkach Trójmiasta. Ty większość czasu spędzałeś właśnie sam Gdańsk, czy bo tam jest Gdynia, wiadomo, te koneksje, wszystko? Nie, no ja spędzałem czas w Gdańsku, na wsi Duchę się wychowaliśmy. Mama tej pory tam mieszka z tatą, bracia oczywiście też już się wyprowadzili troszeczkę dalej. Ja wiadomo, stacjonuję w Warszawie i to dłuższego czasu. I Lechia, no, czas spędzałem między domem rodzinnym, szkoła była blisko Lechii, rama Gdynia, wstawanie, potem wyjście z domu, autobus, tramwaj na trening lub odwrotnie, szkoła i do domu i tak dalej, mecze w różnych kategoriach wiekowych, bo jak już później dorastałem, to grałem mi wyżej i w swoim roczniku, także trenowałem z pierwszym zespołem Lechii. U trenera Brzeskiego, u trenera Głowisza, także różnie te moje losy się tam toczyły w tej Lechii. A kto się wstawił na bramkę? Czy chciałeś sam? Znaczy, kto mnie wstawił na bramkę? Do końca to nie pamiętam kto, dzięki komu zostałem bramkarzem, w sensie takim, że decyzję o tym, żebym bronił, podjął trener Michał Głowisz, a stało się to tylko dlatego, że graliśmy gdzieś na tej hali w Gdańsku, w Lechii, taka hala jest przy wejściu na Progutta. Pamiętam do tej pory takie zielone, takie dechy były pomalowane na farmę taką olejną, że
dresy były praktycznie nie do odprania się. Graliśmy ze szkołą z Brzeźnia, jakiś sparring, jakąś taką. Nasz bramkarz, już nie pamiętam kto, ale muszę kiedyś może, jak będę miał jeszcze przyjemność z trenerem klubicznym rozmawiać, to się dopytam, może ten ma lepszą pamięć. Nasz bramkarz bronił, a ja grałem na pozycji napastnika i on coś puszył do jakiejś bramki. Podbiegłem chyba do trenera i jest tutaj na bramkę. I trener mówi, dobra, to w następnej, bo to graliśmy taki turniej. Na następnym spotkaniu z trenerem, no i nie wiem jak broniłem, ale musiałem jakoś, nie wiem, w miarę pozytywnie wypaść, bo jakoś stało się tak, że trener powiedział, że będę grał część meczy w bramce, część w ataku i tak grałem. I później trener dokonał wyboru, że pamiętam jak dziś dzień, że dokonał wyboru, że jednak nie będzie zmiany napastnika, będzie bramkarza. To były gorzkie żale, łzy jak grochy. Przez miesiąc czasu chyba treningi nie przychodziłem, ale trener przyjechał do mnie do domu, do rodziców, wytłumaczył mu tacie, dawał oczywiście słowa żołnierskich, mówi albo leki, albo nie będzie piłki na podwórku i tak zostałem bramkarzem. Nie było jakichś tam treningów wielkich bramkarskich, jedynym jakąś tam możliwością. Raz na jakiś czas był trening z trenerem Słabikiem, go pozdrawiam, bo mamy kontakt do tej pory. Moje rękawice, które jakoś tam zacząłem sobie tam wspólnie z kolegą produkować tam. Także trenerze pozdrawiam. To z trenerem Słabikiem jakoś tam, ale był samoukiem, nie? Tam była taka ściana betonowa. Zawsze było bramkarze, idźcie sobie tam, jesteście potrzebni po jakimś czasie. Nas było 3-4 w zależności, u nas było na treningu. Kopaliśmy sobie na refleks to od tej ściany betonowej opaliśmy i piłka w ręku i osłupę podrzeliśmy. To nie było kiedyś czegoś takiego jak teraz. Ty zresztą masz szkołę bramkarską, dzieciaki mają dużo możliwości, tak? Już teraz możesz się specjalizować przecież w byciu bramkarzem. Dokładnie, nie było czegoś takiego. Nie było trenera bramkarzy, nie było asystenta. Sam trener Michał Grobisz to prowadził. Już o boiskach nie mówiąc. O boiskach, to była ta słynna Sahara piaskowa na Lechii. I pamiętam, trenowaliśmy na boisku, gdzie ta sztuczna trawa jest. Też tam było dużo tych kamieni. Zawsze jak były treningi, to my wychodziliśmy sobie wcześniej jako bramkarze, wybieraliśmy sobie z tej takiej szesnastki. W ogóle nie było siatki podziurawione, ale to zostało mi w pamięci do dzisiaj. Także czasami jak sobie wracam w pamięci w te moje lata młodzieńcze, to tak fajnie, bo się to kształtowało. To nie było dostępu do rynku. Tak. Pamiętam, świętej pamięci mój kolega Maciej Kozak, już niestety nie żyje, pożyczamy pierwszą bluzę bramkarską. Jechaliśmy na jakiś turniej, on był bramkarzem Lechii, tej najwyższej, w tej drugiej lice. Dał mi bluzę, pożyczył mi rękawice, gdzieś musiałem kombinować. Pojechałem z Rosnikiem starszym, z trenerem Brzyskim. Ten Brzyski miał rękawice, ja bluzę pożyczyłem, to nie było takiej dostępczości. To pewnie śmierdzące rękawice po wszystkich bramkarzach, nie? Pamiętam, dostałem kiedyś jakieś tam nowe rękawice od taty, to przespałem. Takie czasy były, no, teraz wszystko poszło do przodu. Zupełnie inaczej wygląda. Ty uciekłeś, tak w cudzysłowie mówiąc, do Warszawy, tak? Legia Warszawa, takie spełnienie marzeń? Znaczy ja nawet nie wiedziałem, że to jest Legia Warszawa, bo to po prostu przyjechał pan Dymoszyński z Leszkiem Krasickim po Marcina Mięciela, jako Pogoń Konstancin, takie stowarzyszenie pozostało założone pod Legią. I dokoptowano, już do końca nie wiem, najprawdopodobniej Marcina gdzieś oglądali i żeby było mu raźnie, to wzięli mnie, nie? Wy byliście takimi dwoma strasznie charakterystycznymi postaciami w czasach Legii. Marcin był takim idolem, można powiedzieć, dla kobiet, dla wszystkich kibiców, którzy mieli swojego człowieka, z którym mogli się identyfikować. Znaczy, no bo byłeś mimo wszystko takim gościem, który był twardy zawsze na boisku i nikt to nie... To rozumiem w ogóle, co mówisz i do tej pory zostało, że spotykam się z jakimiś takimi wyrazami sympatii ze strony kibiców Legii, czy nawet gdzieś pojadę w inne miasto, to ludzie mnie tam jakoś kojarzą. Jeszcze to jest taki wykładnik tego, że moja kariera nie była jakaś tam zła. Do końca, że ci ludzie kojarzą po tym, po dłuższym czasie, gdzie już nie gram w piłkę. Tak. Że wiadomo, Marcin miał swoje te różne etapy w Legii, ale był też takim charakterystycznym zawodnikiem, bardzo dobrym jak na polskim. Też niezłym, tak, dokładnie. Pograł trochę w Bundeslidze w Grecji, także to był dobry napastnik, ale charakterystyczny, bo był dobry technicznie, bo on trenował w roczniku wyżej, do którego ja poszedłem później u trenera Brzyskiego. Zresztą tam wszyscy w Lechii byli dobrze technicznie, to uderzał z tej swojej przewrotki, także był... Czyli to było trenowane? Nie, on bardzo dobry, był sprawny. Ile strzelił z przewrotki? Nie pamiętam, ale dużo na pewno. Był bardzo dobry technicznie, także do tej pory pewnie ta technika u niego została. A ja zapytam, może jeszcze zanim przejdziemy do jakiegoś tam etapu Legii, bo mówiłeś o swoich braciach, a to chciałem zapytać,
Oni też w książce, z tego co bym czytałem, tam było jakieś kwestie, że twoi bracia, no wiadomo, kibicowsko też byli związani pewnie z Lechią i mocno jakoś byli takimi kibulami, kibicami, którzy... A to później, to takie lata późniejsze, chyba pierwszy wyjazd, jeśli zebrałem, ja miałem chyba z 14 lat, już tak mi się wydaje, na Lechia Bałtyk, gdzie Lechia. No. Już nie pamiętam wyniku, gdzieś tam nas policja pogoniła, gdzieś tam uciekaliśmy. Czy mieliście też taką... W tej Gdyni, to chyba był jedyny wyjazd na Lechię jako... Jako kibica, nie wiem, co mi strzeliło do głowy, żebym jeszcze wziął ze sobą dwójkę moich młodszych braci. Rodzice na pewno o tym nie wiedzieli. A pamiętam, gdzieś mam prześwity w pamięci, gdzie uciekaliśmy tam wtedy przed policją. To był nasz taki jedyny wspólny wyjazd kibicowski. Później tam bracia kibicują te Lechy. Tam, wiadomo, jak mieszkają w Gdańsku, to no nie, no jasne. Z automatu. Bardziej pytam o to zaangażowanie, jak to mocno wyglądało. Nie wgłębiam się w ich tam jakieś te relacje kibicowskie. Okej, okay. A ty tutaj właśnie jaką, patrząc, bo ja pamiętam po prostu ciebie, wiadomo, wychowałem się na twoich czasach, kiedy ty miałeś na czasy świetności w Legii. Te lata 90. były naprawdę fantastyczne, najbardziej charakterystyczne, byłeś właśnie dla mnie, pamiętam, z Legii, ty, Marcin Mięciel. I tym wydaje mi się, że dla kibiców byłeś taką fajną, ciekawą postacią, z którą mogli się identyfikować i miałeś tutaj też jakieś relacje w tamtych czasach z kibicami. Wiadomo, byłeś trochę szalony, więc znaczy, pytanie, jak to ja wyglądało. Ja do tej pory się przyjaźnię z Andrzejem Piłkowskim-Bosmanem. Tam kiedyś szedłem jakimś tam kibicu z Archimem, z Jagodem, także utrzymują jakieś tam relacje, czy telefoniczne, czy czasami się spotkamy na kawie i to jest ta moja grupa tych kibiców, którzy po prostu... No, z którymi, jak można powiedzieć, zaczynałem tą karierę w Legii, z którymi gdzieś tam się, nie wiem jak to dokładnie nazywać, no, gdzieś tam przemieszczałem, bo tam gdzieś jeździliśmy jako Legia na wyjazdy, na mecze pucharowe, to było tak, że jeszcze oni z nami jeździli jako kibice, mogli sobie wykupić, także no, gdzieś tam... Właśnie zawsze mnie zastanawiały te relacje na linii piłkarze-kibic, nie? Znaczy ja do tej pory, tak jak powiedziałem wcześniej, z Andrzejem do tej pory jakby jestem w kontakcie i tam Andrzej jest to wesoły chłopak tam. Różne rzeczy z Andrzejem się robiło, spotykaliśmy się w różnych sytuacjach w życiu i przy kawie, i przy piwku, także do tej pory mam z nim, chyba z nim jako jedynym jak najlepsze takie relacje. Bo na pewno charakterystyczna dla ciebie była ta Elka, którą miałeś z tyłu, to był też charakterystyczny, no myślę, że w dzisiejszych czasach ciężko takich piłkarzy, którzy by w taki sposób prezentowali... Ja nie wiem, co mi to nawet do głowy strzeliło, jakoś pamiętam, chodziłem do fryzjera gdzieś w centrum, do fryzjer chyba był, nazywał się Hest. A pamiętam, że jeszcze miał włosy boki wyszerzone. Tak, no miałeś takiego wojskowego. Taki uniwersalny żołnierz, jak to się mówi. No. I fryzjer chyba się nazywał Marian. I ktoś mi kiedyś mówił, gramy z Kłonią, może byś Mielkę zrobić, coś takiego. I on mówił, dobra, to jakoś się do tego przygotowaliśmy, musiałem te boki jakoś dłużej mieć zapuszczone, bo ja chodziłem raz w tygodniu. Nie mam mnie strzykł praktycznie na zero, a tak z dwa tygodnie się zapuściłem i tą Elkę mi tam, nie wiem ile to trwało, aczkolwiek ją zrobił, nie? Jakoś wyszedłem na Polonię i tak poszło, nie? No te zdjęcia z tamtych czasów, jak się je przegląda, to uczuć klimat, atmosferę, to wszystko, to było naprawdę nie są jeszcze te zdjęcia, śmieszne, miło to, ale co mi do głowy przyszło, to już po tylu latach nie pamiętam. A jakbyś dzisiaj spojrzał na przykład na siebie z perspektywy czasu, to stwierdziłbyś, gdybyś takiego piłkarza zobaczył dzisiaj, tak? To co byś stwierdził o nim? Nie no, ja byłem oszołomem w ogóle. Śmiali się chłopaki, ja miałem żółte papiery w szatni, bo nie wiadomo, co mi tam do tej głowy mojej przyszło. Ja byłem takim gościem, który robił dobrą atmosferę w zespole, dużo takich żartów. Aczkolwiek jak z perspektywy patrzę, to dużo rzeczy powinienem zrobić inaczej, ale ja też nie miałem jakiegoś takiego trenera, w sensie który mógłby ze mną porozmawiać, takim jak ja staram się być teraz do tych chłopaków. Wiadomo, że mnie życie troszeczkę tam piłkarskie przerysowało. Miałem różne wybory, lepsze, gorsze, różne kluby, momenty w karierze. Moim trenerem takim pierwszym obrońcarz był Jacek Kazimierski. Też w sumie do niego pretensji nie mam, bo on też zaczynał jako jeden z tych pierwszych trenerów. Legendarny. On też nie miał się od kogo uczyć. Teraz możesz pojechać dziś na staż, gdzieś wejść, poszperać sobie w internecie. Dzisiaj to jest wszystko. Dzisiaj jest wszystko, tak. A on był takim, można powiedzieć, moim pierwszym trenerem, bo wcześniej prowadził nas pan Lucjan Brychczy i praktycznie piłki nie dotykaliście. Nie dotykaliśmy piłki. Czasami się to masz obaj. To, no tak, jedna jest dla ciebie, to tak na chwyt, druga też dla ciebie, tu trzeba było się tam
dobrze nawywijać w tej bramce, naskrobać, że tak powiem, żeby tą piłkę gdzieś tam dosnąć, a o trzeci to już zapomnienie. Także niesamowite uderzenie niejednego, nie tylko mnie, a to jeszcze Artura Burca, Janka Muchy, Łukasza Fabiańskiego. Nie wiem, czy jeszcze Duszan Puciak jeszcze się załapał, on czasami pomagał pan Lucjan tym Dawchaniowi na jakieś uderzenie. A to była masakra. Szkoda, że nie było wtedy takiej dostępności do dostępnego internetu, bo na pewno tego można było pokręcić. No, teraz masz ten Regionet, coś takiego, że przyjdziesz nakręcić. Nie, no, fantastyczne uderzenie. Także. Gdyby można było to właśnie z tamtych czasów wziąć. Czasami jeszcze bywam gdzieś tam na Legii na kawce z Marcinem Miesięskim. Marcin, który też był w kadrze pierwszego zespołu ze mną razem, to wspominamy, że uderzenie pana Lucjana fantastyczne, takie gdzieś spadające, że uderzał, w ostatniej chwili zrotował stopę w drugą stronę. Żaden bramkarz na świecie nie. Jeśli pan Lucjan chciał, żebyś obronił, to obroniłeś. Nie było, że ja broniłem, czy któryś z bramkarzy, tylko to pan Lucjan po prostu chciał, żebyśmy obronili na tej zasadzie. Czyli mówisz, że w szatni było cię dużo. Było mi dużo, miałem dobrego nauczyciela Marka Łuźwiaka przez rok na Marek, niedościgniony wzór, aczkolwiek szacunek do Marka, miał też fajne żarty. Gdzieś tam się przyklepałem do tej takiej grupy, tych takich starszych zawodników, bo byłem jednym... Pasowałeś do no, charakteru, uczyłem się tak. Przyszedłem. Może nie przyszedłem takiej typowej szkoły, takiej starszej jak kiedyś, bo ale gdzieś tam... A szybko cię właśnie zaakceptowali? Zaakceptowali mnie, bo tak, było coś takiego, że gdzieś poszedłem do tego Putnika Warszawa, potem gdzieś przez chwilę była Polonia Warszawa i wróciłem do tej Legii i trener Janas musiał podjąć decyzję, kto będzie bronił, czy to będzie bronił Maciej Szczęsny, czy to będzie bronił Zbyszek Robakiewicz, no bo dwóch ich nie mogło być, bo oni tam, no, wiadomo, między nimi Szesnaski, coś tam grupy, no i nie wiem dlaczego, to wybór trenera oczywisty, później to oczywiście wyszło, że dobrze, bo Maciej bronił fantastycznie, Zbyszek Robakiewicz odszedł do UKS-u i ja byłem drugim bramkarzem, no i jakoś tam ta szatnia grupa nie wiem, przyjęła, wchłonęła, ale no, miałem swoje jakieś tam zadania zawsze przed treningiem, nosić piłki, pachołki, nie było coś takiego, że jeszcze nie było kompresorów, jak teraz sobie napompujesz. Pamiętam kiedyś taką pierwszą rozgrzewkę, gdzie wszedłem, nawet jako mała chyba, na jakiś jeden z pierwszych, pierwszy spotkań na Łazienkowską, gdzie z workiem z piłkami, ani nie sprawdziłem tych piłek. Maciek z jedną wziął, drugą wziął, wykopał za płot i mówi, masz tam 5 minut. Wbiegłem, po tej piłki to zbierałem, wbiegłem do szatni, na magazynie, był pan Waldek i pan Henning, pan Waldek szybko pompka, bo Maciek mnie tam zabije, nie? Tak szybko napompowaliśmy, takie te pompki jeszcze. No. Ale już się rolały. Raz krótko zdecydowanie, ale nie byłem jakiś świadomy, że wziąłem ten worek i one były niedopompowane, ale... Nie wiem, czy to Maciek zrobił pod wpływem tego, żeby mnie wychować, czy po prostu, że rzeczywiście one były miękkie. Czyli taką pierwszą szkołę dostałeś, to była taka twoja pierwsza szkoła w sensie? Tak, to była taka pierwsza i chyba jedyna sytuacja. Gdzie nie miałeś nigdy? Nie, nigdzie Maćkowi podpadłem wtedy. Nie? A tak ja byłem tym niegroźnym, tym drugim młodym bramkarzem, gdzie on tam... Uczyłem się od niego tak samo od Zbyszka Robakiewicza, bo to było też wcześniej. Miałem z nimi przyjemność trenowania i to uważam, że dużym to podpatrywanie i Robaka, i Szczęśniaka, po prostu ich jakieś tam zachowanie w bramce, wiadomo, ja to byłem świeżak. Młody to nie liczący w ogóle na grę, żadne zagrożenie dla nich i na mnie fantastyczna nauka. A pamiętasz jakiś żart, który ktoś tobie wykręcił taki mocny, że się nawet trochę wkurzyłeś? Nie wiem kto, ale graliśmy jakiś sparing na Legii i ja siedziałem na ławce i ktoś mi wtarł w deski Mike Bengaya. To standardowa. Ja założyłem te ochraniacze, getry i tak mnie paliła, nie chciałem po sobie podnieść, ale miałem czerwone piszczele, bo pod wpływem temperatury, tam jak pod wpływem potu i tak dalej. Jeszcze gorzej było, jak wodą polewałeś czy coś. Nie? Taki standardowy żart był, że się wcierało w majtki, a mi akurat nie wiem który zawodnik, ale wytrzymałem. Jeszcze nie doszedłeś do tego, kto to zrobił. Lajtowy żart. Jasne. Ty jako taka mocna postać piłkarska, nie chcę przebrnąć przez całą twoją karierę, bo to jest tego bardzo dużo. Tych klubów było naprawdę mnóstwo. Spore pewnie doświadczenie przywiozłeś i w kraju zdobyłeś spore i za granicą. Ale miałeś okazję też grać w klubach takich podpoznańskim klubie, w sumie w Amice Wronki, dłuższy okres, który też tam spędziłeś. Jakieś miałeś problemy względem, nie wiem, kibiców Lecha? Coś się działo takiego? No bo to jest... Raz mnie chyba tylko wyzwali gdzieś, jak byłem w Poznaniu. Znaczy to jeden kibiec gdzieś tam, Szamotowski, ty tam,
tu taki z Legii, wiadomo jaki, nie? No i przeszedł dalej, to była jedyna sytuacja, gdzie ktoś mi coś powiedział takiego nieprzyjemnego, nie? I raz była taka sytuacja na boisku, gdzie graliśmy w Puchar Ligi, były takie rozgrywki gdzieś tam. Ktoś też mnie nawyzywał, jak biegłem po piłkę, bo wtedy z Amiką przegraliśmy ten dwumet z Lechem. A tak to jest, nie miałem żadnych nieprzyjemności ze strony kibiców. Raczej było spokojnie. Raczej spokojnie, no bo tak właśnie mówię, te miasta typu pewnie Łódź, która niekoniecznie mogła cię lubić i Poznań, to... Wiadomo, to tam różne rzeczy się słyszało na swój temat, na trybunach różne rzeczy się pokazywało. Jakoś, ale ja ogólnie nie miałem problemów jakoś tam, czy wiadomo, forma wyzwiska to... Ja myślę, że to też często jest spowodowane tym, że jeżeli widać, że gość jest twardy, sprawdzają też ciebie kibice. No tak? Ja to tam, wiesz, jakoś specjalnie nie reagowałem, znaczy jak wyzywają cię, to znaczy, że się znają. Tak, tak. Bardziej mnie to motywowało, aniżeli coś tam miało to deprymować, czy bym się bał tego. A takie miasta jak Wronki, uważasz, że to jest, no bo... Dopiero co spadła Termalika, Nieciecza. Myślisz, że to jest dobre, że takie kluby w ogóle pojawiają się w Ekstraklasie? Czy na dłuższą metę to jest... nie sprawdza się, bo tutaj Groklin i Amika i teraz Termalika. Na pewno to jest dobre dla takich piłkarzy... Jak z perspektywy właśnie piłkarza, jak to widzisz. Dobre dla takich piłkarzy, którzy są już doświadczeni, potrzebują jakiejś stabilizacji. Nie? Że przychodzisz, masz kontakt 2-3-letni, masz płacone. To w tych klubach tak bywa, nie? Tylko jednym z minusów jest z tych klubów to, że właściciele są, można powiedzieć, troszeczkę narwani. No właśnie. I nie do końca bazują na sobie, czyli mają dużo podpowiadaczy. My mieliśmy prezesa... Ale we Wronkach też tak miałeś. Tak, prezesem był pan Wojciech Kaszyński, pozdrawiam serdecznie. I czasami miał taki odpał, że ktoś mu coś powiedział na meczu, na wpadał do szatni, miał różne do nas pretensje. Jakieś, pamiętam taką sytuację, gdzie graliśmy z Amiką dwumecz z Groklinem właśnie. I przegraliśmy pierwszy mecz we Wronkach 1-0, a w drugim meczu wygraliśmy 2-1 i awansowaliśmy do następnej rundy Pucharu Polski. I on po tym pierwszym meczu wpadł do szatni i nam strasznie nam tam cisnął z nami. Nie? To ja jako kapitan tego zespołu stałem i jakiś tam również... niecenzuralnych słowach, bo wiedziałem, co ja myślę o jego występie i tak, znaczy nawet może nie doszło do szamoteliny, ale ruszyłem w stronę prezesa i tak złapano mnie gdzieś tam w połowie drogi Nermajewski. Na drugi dzień poszedłem, wyjaśniłem całą sytuację i już się nie powtarzało, że prezes wchodził, jakoś nie wiem, wybuchłem, bo chodziło o to, że przegraliśmy mecz, ale no nie przegraliśmy całej rundy, tak jeszcze mieliśmy rewanż, on nie pozwolił, jakąś bramkę straciliśmy pechową. Mieliśmy w tym meczu chyba przewagę, taką dość znaczącą, i wiadomo, jak to prezes siedzi gdzieś tam, pewnie prezes drzyma, a był obok i go tam lekko podkręca, to w tobie, że nie tam zaczął cisnąć, a ja wiadomo, nie dałem sobie w kaszę dmuchać i gdzieś tam wyskoczyć. To już też nie był dla ciebie okres, w którym mogłeś sobie pozwolić na to? Nie, no ja miałem wtedy 27 lat, to już coś widziałem i sobie nie pozwoliłem na jakieś tam, wiesz, niewybredne opinie na swój temat, a tym bardziej na temat swojej rodziny gdzieś tam. Już miałeś też tak, że... do kilku osób zwróciłeś się i opowiedziałeś o nich kilka takich... Nie no, wiadomo, że można było przeczytać. Jak gdzieś grałem, to... Trener Jabłoński, tak? Byłem troszeczkę takim niepokornym zawodnikiem i tak z paroma trenerami po drodze, ale z większością wyżyłem bardzo dobrze. A żałujesz teraz jakichś tam słów, które mogłeś powiedzieć do tych trenerów? Na pewno są sytuacje, w których mogłem uniknąć i powinienem uniknąć. Ja miałem taką sytuację w Pałku Saloniki. Gdzieś graliśmy w Atenach na Jonikoście, przegraliśmy 1-0 w 90 minucie. To był po moim transferze, grałem całą wiosnę. Gdzieś tam straciłem bramkę w 90 minucie, de facto stałem w tym rogu, gdzie stałem, a gdzieś dostałem po samym okienku bramkę, gdzieś po palcach i wchodzimy do szatni i trener był Duszan Bajewicz. Siadamy w tej szatni, ja rozwiązuję buty i on się pyta sam, nie mogę się tego obronić? I z jakąś... Ja to się odebrałem, wziąłem tego buta i tak rzuciłem go. Tak niechcąco tak on się odbił, jak zwykle szamo, i on tak się odbił. I tak lekko go tam drasnął, nie? I to był chyba mój ostatni występ w Połoku. Po jakimś czasie grałem w Turnie Graz i graliśmy z Czerwoną Gwiazdą, przyjechałem. Trenerem był Zvezda. Z
zrobiona z prezesem i trenerem był Duszan Bajewicz, przyszedł i jak, naprawiłeś już głowę? Pierwsze słowo, naprawiłeś już głowę? Ja myślę, tak, już teraz tak, ty to mi normalnie. Tak, ale pogadałem z nim normalnie. Także tak. A widziałeś to zdjęcie, nie wiem, czy to nie był ten prezes PAOK-u, który wyszedł z tą bronią? To nie za moich czasów PAOK-u. Ale wtedy też miałem dobrego trenera. Pankarz Marko Czowicz. Szkoda, być może gdybym nie uderzył tym butem, to mogło się. No to nie ma co teraz zgrywać. Wiadomo, te wszystkie sytuacje już się stały, nie ma jakiegoś powrotu i można sobie tam gdybać, co by było gdyby. A taki mój był urok czy wada genetyczna. Że czasami coś tam. Komuś coś za dużo powiedzieć. Coś tam. Ale z tymi osobami, trener Jabłoński czy... Nie, mam kontakt z trenerem Majewskim, coś się raz spotkaliśmy ze 3-4 lata. Nie ma już. Nie, 3-4 lata temu się spotkaliśmy w Karpaczu na Sylwestra. Wjeżdżam, tam mówiliśmy się z chłopakami, że spędzamy Sylwestra w Karpaczu, wchodzę do Karpacza, melduję się w pokoju. Wchodzę do baru, bo się spotykali chyba, że patrzę się. To co, poszedłem do barmana, mówię, pewnie tyle, co pan pije. Żołądkowa gorzka, dobra, da pan. Flaszeczkę, no i tam sobie cykniliśmy, pogadaliśmy, tam jedna, druga i tak, jakoś doszliśmy do porozumienia, ja tam wiadomo, musiałem posypać głowę popiołem, bo to było po części moja wina i trener też mówił, że mógł się zachować inaczej, także sytuacja została poprzez... Wyczyściliśmy tą całą sytuację, także sympatyczny był Sylwester, także było fajnie. Dobrze. Ta twoja wybuchowość, ty jakby, to jest twój charakter, taki od początku byłeś, jak pamiętasz swoje czasy juniorskie, czy taka nerwowość, czy to po prostu w którymś momencie, nie znaczy, wiem, ja tak nabyłeś, że... przypominam sobie to wszystko, to gdzieś już takie początki to już były w Lechii, gdzieś miałem lat 15-16, ostatnio miałem audycję, szanowałkę z Włosem Gryci, mieliśmy audycję i dzwoniliśmy do trenera Kaczmara. Ten Kaczmarek mówi, a pamiętasz jak cię wymyślił? A ja słyszałem. Słyszałeś to, tak, ja pamiętam, jak cię pogoniłem. Teraz sobie przypomniałem, Boże, ja w wieku 16 lat coś tam. Teraz pamiętam, że nie chciałem siatki nosić czy zawieszać, to mnie wyrzucili z treningu. Ale coś musiałem mieć w sobie, bo jednak cały czas przy tym pierwszym zespole Lechii byłem, że ten Kaczmarek mnie tam brał. Strasznie się ucieszył. Tak. To mi też się bardzo miło zrobił. Jak to... Takie chyba miłe wspomnienie. Bardzo miłe. Z jakimś dawnym. I ten właśnie to pierwsze, co się z tym skończyło, to pamiętasz, jak cię wyrzuciłem. No miałem już taki odpał, ale nie wiem dlaczego. Czy bym więcej osiągnął poprzez... Znaczy teraz z perspektywy czasu wiem, że powinienem... W paru sytuacjach zachować się inaczej, ale to wiadomo, doświadczenie, ktoś z boku mógł, nie miałem takiego, jakiegoś tam, nie wiem, mentora czy coś takiego. Menadżera? Mi to bardziej chodziło też o takiego trenera bramkarzy, w sensie jak teraz Arek Malarz, wiadomo, Arek przyszedł do Legii już jakimś bramkarzem, już mega doświadczony, ja to byłem nawet szczylem w sumie, jako bramkarz, byłem mało lat, miałem 20 lat grałem w Legii, to wiadomo, człowiek taki już wieło, dużo rzeczy robi. Szybko mówi. Chciałeś tak, po prostu tak, wszystko zrobić. Wszystko łapać życie garściami, a potrzebą spokojnie sobie tam zrobić plan na siebie i sobie działać. Ja taki byłem taki bardzo wybuchowy, taki grzałka taka. Nie? Ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ale nie było czegoś takiego, że stwierdzisz, nie wiem, bo jak się wychowywałeś, to coś na ciebie takiego wpłynęło, co byś mógł stwierdzić. Nie, po prostu taki charakter, taki charakter miałem ukształtowany i na boisku walczyłem do samego końca, także ja na treningu nie odpuszczałem, nie byłem takim, że gdzieś tutaj się przeszwarcuję lekko, żeby do meczu być zawsze gdzieś grać, czy z kontuzją, czy nie wiem. Ale... A miałeś to jakieś takie przygotowanie specjalne jako piłkarz? Czasem piłkarze mają swoje przesądy, nie wiem, ja pamiętam, jak byłem mało lat grałem w tej Legii, to byłem tak podjarany grą w Legii Warszawa, że swój cały sprzęt, który miałem od magazynierów, wziąłem to do domu i zawsze przed lustrem stawałem, zawsze już w tygodniu, już wiedziałem, jakim tak byłem zafiksowany. Okay. Także na tą Legię to byłem maksymalnie zajarany, że sobie wybierałem kompletny, no, a nie obwiązywałem się tej parmi trykalicy, bo cudawianki siedziały wtedy w domu. Nie? I jakoś tam miałem dobrą relację z tymi magazynierami, bo mi pozwalali, dawali mi ten sprzęt i ja sobie sam go woziłem, sam sobie go krałem i tak dalej. Nie? Także to miałem jakiś... A później to już wiadomo, że idziesz gdzieś do klubu, to tak można by wygasło to we mnie. Nie?
Czyli jakiegoś takiego nie miałeś, że swój obrząd taki... Nie miałem czegoś takiego, że tam nieraz są, że bramkarze, że tam... Tak, dokładnie. Nie miałem czegoś takiego. Czyli nigdy nie lubiłem grać w nowych rękawicach, to zawsze sobie przed jakimś tam meczem w tygodniu dwa razy sobie lekko je tam gdzieś wyszedłem na trening, lekko tam je ruszyłem, później przeprałem dwa razy, zawsze musiałem dwa razy je wyprać, że ona są w takim meczku, jak to mi to nie pasowało, nie wiem, czy jak robią inni chłopacy. Ja wiem, że Duszan Kuciek na przykład na lekkie pukanie wrzucał do pralki, bo kiedyś z nim rozmawiałem o tym. Ja to zawsze lubię sobie wziąć, potrenować, wyprać i takie lekko draśnięte wziąć na mecz. A z czego wynika to, że bramkarze są takimi trochę krejzolami, bo przecież tych bramkarzy naprawdę mamy niezłych, ale w większości to są naprawdę nieźle. Osobowości są, nie? Różne są. Artur Boruc? No przecież też osobowość, nie? Także co byś też nie powiedział o Łukaszu Fabiańskim, to wszyscy go tam gdzieś zaszufladkowali, że on jest taki spokojny, aczkolwiek też potrafi wybuchnąć, nie? Także. Tak. Wojtek Szczęsny... No Wojtek Szczęsny to przecież... Też, tatę ja znałeś, więc miałem przyjemność trenowania z Maćkiem Szczęsnym, gdzieś tam uczenia się od niego. To Wojtek ma mega podobny ruch do ojca, bo tam może już jest na innym etapie, bo ma to maratonkarzy i tak dalej, to ma dużo łatwiej, aczkolwiek no, geny pozostały w ojcu. Czyli nie widzisz jakiegoś takich rzeczy, że... Nie, no ogólnie bramkarzy mam, znaczy teraz mam takich bardzo dobrych, jeśli chodzi o... Ale bardziej patrzę charakter, nie? Że z czego to wynika, że ci bramkarze mają takie... To się dzieje tak, jak oni się stają bramkarzami, czy najpierw... W Legii tak było, bo byłem ja wcześniej, był Jacek Kazimierski, świętej pamięci, Władek Grotyński na pewno, Artur Borus charakterny, no Jan Mucha, Duszan Kucia, Wojtek Kowalewski, Zbyszek Rowakiewicz, Maciej Szczęsny, także... To bramkarska śmietanka są. No, tak można było dobrą jedenastkę stworzyć z tych bramkarzy. Że dokładnie. Każdy taki, jeden lepszy bukiet od drugiego. A ty pograłeś trochę za granicą, trochę krajów zwiedziłeś, zresztą w Polsce tych klubów też trochę było, więc też miałeś do czynienia z wieloma obcokrajowcami. Pamiętasz jakieś swoje właśnie relacje z obcokrajowcami? Łatwo ci się było dogadywać? Znaczy ja ogólnie zawsze jakoś miałem dobre wejścia w zespół. Tak? Szatnia mnie zawsze jakoś tam przyjmowała. Zawsze mnie przyjmowali dobrze. Pamiętam, miałem dobre wejście do Admiry Wacker, bo był tam Tomek Iwana na Bedwą. Mm-hmm. Miałem łatwiejsze wejście. Oni szukali bramkarzy, bo mieli dość starego jak... Na tą pozycję, bo ma 42 lata, miał Wolfgang Knaller chyba się nazywał i on już musiał odejść na emeryturę, że tak powiem. Trenerem bramkarzy został drugi bramkarz, Jörg Hoy, który mną się zaopiekował i on nie miał bramkarza. No to jak oni mieli bramkarza, a Tomek Iwan i Adam Ledwoń gdzieś mieli bardzo dobre notowania, to zaproponowano moją osobę, pojechałem tam, to miałem ułatwione wejście, trener Bernd Kraus. Oni mi ułatwili tą szatnię, nie wiem, naukę języka, w sensie byli pomocni w klubie, czyli to jest to. Później grałem w Szturmie Graz, też z Adamem Ledwoniem. Paru zawodników było w Jugoli, tak krótko mówiąc, też z nimi dobrze, żyłem dwóch magazynierów bośniaków, też luz. Przywoziłem mi piwko polskie, bo oni sobie piwko wypić, przywieźliśmy szama polskie piwko, zawsze tam i pasowało. Bo zawsze tam gdzieś potrafiłem się w tej grupie odnaleźć. No nie, to już poukładałeś sobie. Poukładałem i w każdym momencie byłem zawsze, pamiętam, dobrze z masażystami. Czy wiedziałeś, jak się przywitać? Oczywiście, bo tu mnie też po części nauczyła to Legia, także pamiętam kiedyś, jak poszedłem do magazynu, do pana Waldka. Panie Waldku, chciałem pana prosić o rękawicę, jaki masz rozmiar? Ja mówię, 10, czekaj, poszedł do tego magazynu, wracam, mówi, 9, 11. Ja mówię, okej. Nie ma. No dobra, ja wracam do szaty, siadam, Maciek mi co jest. No ja mówię, że nie dostałem tych rękawic, mówi, że ma 10. Maciek mówi, to przyjdź jutro i kup mu butlę, nie? Bo przychodzę. Z czego jesteś młody? Ja mówię, mam panie Władku, ja w sprawie tych rękawic mówiłem ci, że nie mogę. Ja dziś wyciągam za pazuchy tam odpowiednią buteleczkę. Czekaj, poszukam. O, wiesz co, przypomniałem się, mam zdjęcie. I co miesiąc gdzieś tam przynosiłem jakieś konfitury i miałem wszystko. No i bazując na tym doświadczeniu... Wiedziałeś już, że wiedziałem, jak gdzieś tam się grupy... A to magazynierze generalnie w klubach to są takie ważne postacie, nie? Tak, w Szkocji też tam miałem takie wejście, bo podobne, bo Łukasz Załuska z Opakotucji, to wiadoma historia, że świadoma i ten, byłem w tym, byłem w trybie takim natychmiastowym, ściągnięty do Danii i
też magazyn robi w porządku. A co tam w Polsce pijecie? Ja mówię, czekaj, ja przywozę do żurówkę. Nie? A co masz tutaj zaniały kabanosu? Tak? Trochę kabanosu, trochę pasztetu, bo przywoziłem takie rzeczy. Musisz torbę drugą włożyć. Leciałem do domu, tam przywoziłem mu jakieś tam gadżety, że tak powiem. Że tak zawsze w tych zespołach tak dobrze żyłem. Czy wiedziałeś, jak się wpasować? Nie było nigdy problemu. Nie ukrywam, nie będę się tutaj chwalić, że bo i z kim się po części bawiłem. Oczywiście. A miałeś gdzieś od początku wjechałeś i nie pasowało ci coś i ty nie pasowałeś? Tak jakoś, nie, no to już w końcu kariery, ta nieszczęsna Słowacja, gdzieś tam dobijałem tą karierę swoją, że już tam była taka gangsterka, że tak? Tak, co mecz inny skład i tu nie przychodzili, tu nie płacili, to w ogóle to był kabaret. To już tam już wiedziałem, dlatego tam się szybko zerwałem, że on na samym końcu to już na same mecze tylko jeździłem, bo mi się nie chciał po meczu wjeżdżać, to sam w piątek. Także tam było, ale tak, gdzieś na pewno nie miałem za dobrego takiego okresu w karierze w Izraelu, bo za ciepło było dla mnie, było tak gorąco, że jak dzisiaj. No, to trzeba było w takim upale grać, to było non-stop i też się rzeczy. Dobry okres miałem w Szkocji, w Austrii, no i tak. Czyli raczej nie było problemu. Ja pytam też trochę o obcokrajowców i twoje wpasowanie się, ale pytam o obcokrajowców, bo wiesz, często są tacy zawodnicy, którzy przychodzą do drużyny nowi, wiesz, przyjedzie jakiś też, nie chcę nazywać szrotem, ale gdzieś tam sprowadzą z jakichś, wiesz, dalszych zakątków świata i oni często nie potrafią się odnaleźć, nie? I tak zastanawiam się, czy miałeś takie przypadki, gdzie widziałeś gościa, no i wiadomo, kręci się trochę z nich później. Nie, to nie, to teraz bardziej mogę obserwować już po swojej karierze. Nie, chociaż w Legii było coś takiego. W Legii było coś takiego, jak był Kenneth Zygo. No właśnie, wiesz co, ja chciałem o niego zapytać. No właśnie, on był Kenneth Zygo, przyjechał, to później Legia stwierdziła, że co ciemnoskóry zawodnik, to będzie drugi Kenneth, bo go sprzedali. No tak. My się śmieliśmy, że na opięciu na cargo wylądował samolot i z wagonów wypadali ci czarnoskóry, że piłkarze. Już nie wiem, kto ich sprowadzał do Polski. Ale żaden nie zbliżył się nawet choćby ułamek do poziomu Kenneta, bo pamiętam, Kenneth przyjechał tego tam. Jego kariera, chociaż może nie za długa w Legii, ale owocna, nie? No ja pamiętam go, to naprawdę był niezły grajek. No dobry grajek. I powiedz mi, jak jego wspominasz właśnie z Legii? Bardzo dobrze. Kiedyś jeszcze jak pracowałem w Legii, to on przyjechał na Legię i widziałem się z nim. A co on teraz robi, wiesz może? Ćmylarzem jeszcze coś. Tak? Ja się gdzieś tam z nim w Legii minąłem, raz gdzieś tam w tunel, ja na trening on leciał. Gdzieś akurat oglądać stadion, to pogadaliśmy chwilę, spoko, jak zwykle. On był dobry, bo mieliśmy taki, świadomo, od Marka Jóźwiaka, żarcik, że jak się ktoś kąpał pod prysznicem, to zakręcaliśmy ciepłą wodę, żeby zimna leciała. No i spoko, tak przygląda, ale już nie zauważył, która to jest. No i spoko, na chybił trafił, zakręcał. Zdarzyło się tak, że zakręcał tą zimną i gorąca leciała. Nie patrzył, że to jest tam, ten kran jest oznaczony na czerwono, czy na... Ale radził sobie jako tak. Nie, on się piłkarsko sprzedał. No piłkarsko był świetny, nie? To tam jako w szatni właśnie. Tak, i też on wesoły zawsze tą muzykę puszczał, uśmiechnięty przede wszystkim. To było fajne. To było fajne, że on przychodzi, jest uśmiechnięty, wyluzowany. Wiadomo, że jak sprzedaje się na boisku, gdzieś tam, to szatnia cię przyjmie. Jak jesteś gdzieś po murach grup, na boisku gdzieś nie dajesz tego, co zespół oczekuje, czy trenerzy, działaczy i kibice, to jest ciężej niż w tych szatach. No jasne. A gdzieś w zagranicznych klubach miałeś jakichś takich też wesołków? W Landy mieliśmy kapitana Liwilki, się nazywał gdzieś tam. To pogrywał w takich lepszych klubach, ale już to na koniec kariery w tym Landy. Pamiętam, jak gdzieś nas zawołał, że idziemy do szatni drugiego zespołu i młodzi będą śpiewać, bo drugi zespół to małolaci tacy. Tak ich zestresował, słuchajcie. Zebraliśmy się wszyscy w tej szatni, siedzimy, on wziął, nie wiem, z 10 tych małolatów, dał szczotkę do butów i oni musieli do tej szczotki śpiewać. I tam się żyli tak zestresowani. On ich tam tak chlastał, że tam młodzi w tej Szkocji to mieli przechlapane, bo było coś takiego, że ja się pierwszy raz z tym spotkałem, że ja jako zawodnik pierwszego zespołu dostałem gościa, który miał mi prać rękawice i opiekować się moim sprzętem. Co ty mówisz? No i raz na jakiś czas dawaliśmy ich, nie wiem, przykład 20 funtów, na nich się składaliśmy. Ja mówię, że tego nie będę robił, bo ja piję rękawice sama, tym bardziej i swoje buty będę czyścił. No i oni tacy zdziwieni. A pamiętam tego kapitana, że go ten Lubilki wchodził, siadał, brał jednego buta, rzucał, otwierał i rzucał w drugi, no buty. Kasował mi strasznie. Kasował wariat, kasował mi strasznie.
On taki wesołek był i pamiętam kiedyś, jak pojechaliśmy na trening, bo nie mieliśmy swojej bazy treningowej, musieliśmy jeździć ją zawsze ostatni, zawsze musieliśmy niego czekać, on taki już troszeczkę z nadwagą. I raz usiadł na takim pachołku, wiesz, na takim dość dużym pachołek, ten czubek przekręcił, wbił w ziemię, usiadł na tej końcówce, siedzi, wiąże, to tak, on z 1,96 m, jak nie lepiej, wiąże gruz. Nie, że go świetnie. Nie, no, gagaty niesamowity, wiąże tego buta, wiąże, a ja mówię do tego, do chłopaków, poczekajcie, podbiłem i ściłem mu tego. O ja! Jak się wypierdzielił, słuchaj, ganiam, ja wiadomo, że ja mniejszy od niego dynem, no. Się, to uciekłem mu, ale jakoś mi później odpuścił, on nie chyba chłopak był, wiesz, ja miałem dobrze w tym Dundee Night, bo miałem dwóch stoperów, gdzie praktycznie nie wychodziłem na 5-6 metr, bo oni wszystko czyścili, nie? Także mieliśmy jak przykładowo stałe fragmenty gry, to mieliśmy tak, że no, każdy tylko wychodził do 3-4 metra, ale w świetle bramki, także za pierwszy słupek gdzieś tam za tą strefę był odpowiedzialny jeden, za drugi, także kiedyś miałem taką sytuację, gdzie trenowaliśmy stałe fragmenty gry. Trenerem był Craig Levin, później trenerem był kadr Szkocji. Też taki podobny do trenera Jablińskiego, mi się wydawał spokojny. Okular taki spokojny. Wyczułeś go? Nie, właśnie źle go oceniłem. Aha, okej. Okay. I gdzieś tam mi mówi, ty Szamo wychodzisz do tego, mówi, to jest twoja strefa, tutaj tu jest Lee, tutaj Dodzi i tak dalej, tutaj Sean, ktoś tam jeszcze. No i jest gdzie wrzut, a na długi super. A mi się coś odkręciło i wyszedłem na te wrzutki, ją złapałem. Taką, co ja dostałem wtedy opierdziel od niego za to, że odpuścił. Mówi, a w meczu gdybyś wyszedł, gdyby ktoś ci uderzył, piłka by ci wypadła i wiesz, już się nauczyłem od razu, nie? Że odpowiadaliśmy za swoje. Nie? Mm-hmm. Także on ten wracając do tego naszego stopera, tego niewielki to kawał chłopa i zderzyć się z nim to strasznie, straszne konsekwencje. Mm. No wiesz, on ponad pakę waży. No nie, no to jest już kolor, nie? Stopa z 46 na jedbidnienie. Z takimi gracia... Nie, ale on zawsze był tempo spóźniony, jak mieliśmy czasami... Wyspy to... Czasami mieliśmy odprawę po meczu i gdzieś tam analizowaliśmy, on co chwila żółta kartka. I on najśmieszniejsze było to, że on tempo spóźniony uderzał w zawodnika i to sędziego zawsze piłka pańska. Zawsze mieliśmy z niego niezły ubaw, nie, że on wiesz. No, troszeczkę nadwagi, wiesz, wiadomo, wiek już zaawansowany, 30 parę lat, a jak na stopera gdzieś, to musisz być bardziej, wiesz, już sfitowany. On nie należy... Na stojąco. On nie należy do gości, którzy się tam w miarę dobrze prowadzili, nie? Mógłbym sobie tam zjeść, tam coś pokręcić. Ale Brytole ogólnie chyba tak mają, nie? No. Podobała ci się ta wyspiarska piłka? Lubiłeś to? Znaczy, ci będę fajny klimat. Tam miałem dobry okres w tej swojej karierze. Tam dobrze mi się grało, nie? W tym Dundee, także miałem bardzo zadowolone. Oni dobrze grali. To ja, jak miałem sytuację, to akurat udawało się obronić, to nie jest tak, że... Oni to faktycznie obrona. Robili ci robotę. No, robili mi robotę, bo nie ukrywam, że bramkarz ma, nie wiem, 20 wrzutek, to nie do każdej wyjdzie, tak? Nie, no ja rozumiem. Pytam, wiesz, czy mi się tylko podoba, jest fajnie. Ciekawa, nie? Ciekawa, wbrew pozorom. Gdybyś miał możliwość premiership wtedy, to pewnie byś się nie zastanowił. No, oczywiście, że tak, ale stało się jak się stało. Ciekawe dla bramkarza, nie? W tym Dundee Night było. Ty miałeś trochę opcji też w ogóle, gdzieś się mogłeś pograć. To różne się te moje losy. A to były takie na zasadzie sygnały dostawać, czy raczej była konkretna oferta na stole? Była konkretna oferta z Glasgow Rangers na pewno, nie? Tylko z takich dużych klubów to z Glasgow? Tak, z Glasgow Rangers. Nie będę mówił menadżera, który mi to popsuł, bo to już nie będę go wspominał. Okay. Miałem umowę, która wygasła z nim, on przesłał do Rangersu swoją umowę i mówi, Szamo Truski to za 3000 funtów pójdzie. A gdzie wtedy pierwszym bramkarzem był Alan McGregor, grał wszystkie mecze. Drugi był Roy Carroll, ten z Manchester United, ale oni go chcieli pogonić i chcieli dlatego McGregora wziąć jakiegoś rywala i do mnie zadzwonili. A z tego co ja tam się orientowałem, to 15000 funtów tygodniowo zarabiał ten Roy Carroll. A polski menadżer mówi 3000, no to oni ile? 3. Wiadomo, że sobie wziął prowizję, oni do mnie dzwonią 3, ja mówię, że ja 3, ja nie pójdę, oni mówią za 4. Ja mówię, nie no, jak chcę tyle, co tam pójdę. Oni mówią, 15 się nie dam. Ja mówię, tak, ja tak się targowałem, z nimi targowałem i nie rozmawialiśmy się, nie? Wzięli jakiegoś innego bramkarza. Podejrzewam, że gdyby nie tamten menadżer, z którym nie miałem podpisanej umowy, to bym tam trafił, nie? Czyli trochę on skrypszył ten... No, wiadomo, to masz różne te... Różnie się w życiu dzieje, nie? Jakoś mi się nie przewarciło i
im bardziej beztrosko podchodziłem do zawodu piłkarza, tym miałem potem, jak zacząłem tak bardziej pro mi podchodzić, to coś nie grało. Dopiero później zacząłeś kumać, że trochę za dużo śmieszkowania pewnie było. Śmieszkowania i tak jak ja się przestawiłem na tego profi, to gdzieś końcówkę tylko się złapałem. Ten Dundee United, potem jeszcze trochę ten Hibernian Edynburgii, ale... Ale gdzie pograłeś, to pograłeś, nie oszukujmy się. Dokładnie, ale jak już przeskoczyłem, mówię, teraz ja będę taki mega profi, to już było za późno było i nie miałem tych propozycji, chociaż miałem w miarę dobry wiek, ja mam bramkarza. Jasne. W tobie, w twoim jakby takim CV brakuje chyba jednej rzeczy, mistrzostwa. Przez 5 minut miałem. No. Ale w zasadzie to chyba jest jedna rzecz, której... No, super puchar miałem, puchar polski, no ale tego mistrzostwa... No dla piłkarza to nie jest mimo wszystko chyba tak dużo, nie? No nie, ja praktycznie na nic nie zdobyłem. Ale naprawdę tych klubów było i, było, no, i spędziłeś trochę czasu w klubach, no. I chyba to jest jedna gdzieś tam rzecz. Pograłem w PAOK-u, w paru meczach Pucharu Grecji, oni później zdobyli. Tak, można tak sobie przyszyć ten Puchar Grecji, a to wiadomo, że jak nie. Potem się odchodzisz w połowie tej drogi do tego pucharu, to jakbyś go nie miał, nie? Także no, nie grałem w jakichś tam klubach mega topowych, ale też nie były to kluby złe. Pozostały miłe wspomnienia jakieś tam, wiadomo jak to jest już po tej karierze, to można gdzieś czasami sobie wrócić pamięcią do tych chwil tam spędzonych i taka ciekawa ta moja nowa kariera. Nie? Pewnie. Słuchaj, pogadaliśmy trochę o twojej karierze i tak nie będziemy, to trochę tak cię podgadałem, bo wiele rzeczy można się dowiedzieć z twojej książki i naprawdę już naopowiadałeś, więc chciałem trochę przybliżyć twoją sylwetkę od tej strony, żebyś jeszcze coś tu doopowiedział, bo tych anegdot potrafisz rzucić sporo i masz bardzo dużo. Ale no, ty po zakończeniu kariery, w którą stronę od początku chciałeś iść? To trenowanie bramkarzy to jest dla ciebie taki naturalny wybór, czy szukałeś swojej drogi, szukasz nadal swojej drogi? Znaczy nie, no tak nie wiem, jakiś ten, nie wiedziałem. Bo teraz dziennikarską będziesz dziennikarzem. Nie, bardziej Wołosowi pomagam, aczkolwiek nie ukrywam, że taka ta robota jest miła, sympatyczna. Myślałem, że będę się bardziej stresował, a z tego co wiem, to się Wołos bardziej stresuje niż ja. Ja to wchodzę na pełnym spontanie. Kurczę, muszę przyznać, że ta wasza relacja jest fantastyczna. Wołos jest zestresowany zawsze przy tym wszystkim. Zawsze, przynajmniej na początku, ja się stresuję, ale teraz to już jest taki docieramy. Luźny duecik tworzymy i tak śmiesznie jest. No co, ta opcja w ten bramkarzy mnie jakoś tam pochłonęła, pracowałem troszeczkę w Legii i teraz gdzieś tam w Zniczowskiej Akademii mam, także idę w tym kierunku i to jest taki mój oczko. Czujesz, że to jest tak co znaczy, byś chciał robić, czy masz jeszcze jakieś wizje? Dopóki bramkarze na ciebie nie narzekają, a nie chwaląc się na moją osobę jakoś nie jadą za specjalnie, to jest, wiesz... Jestem przy tej piłce, czuję tą piłkę, w sensie, że mogę z nimi pobiegać, mogę gdzieś tam pokazać coś tym młodszym i jestem przy tym wszystkim. To jest tak, jakbym cały czas gdzieś był jeszcze gdzieś trochę był. To nie, jest takie, nie jest takie coś, że ucięcie, całe moje życie to jest sport. Tak? Czujesz murawę cały czas. Czujesz tą murawę, tak, że przebierasz, czyli wchodzisz do tej szatni, wiesz, idziesz sobie na trening, tak, czasami tam jakby z jakaś, gdzieś pojechaliśmy z Legionowu, z Austrii, Arek Malasz tam gdzieś mówił, jakaś jedna linka strzeliła, to... Bez nich razem i szamowi to bronisz. Tutaj jeszcze stanąłem do bramki, także to tak miło czasami. A miałeś grać w KTS-ie, co weszło i... Znaczy, no co, tam będę grał. Nie tak ci na razie. Nie, no i to jest pierwszy klub, w którym będę się cieszył, że będę się na Austrii mieć u nich broni. Mnie tak mała predyspozycję, czy... Znaczy z tego ja mieć, a nie widziałem na oczy, w sensie ponoć kocur w bramce. Tak? Ponoć kocur. Wojtek Kowalczyk mówi, że mieciu kocur pana klasa. Okej, okay. Czyli twoja szkółka bramkarska, cieszysz się, to jest fajny wybór? To jest fajnie, bo jak widzisz, jak dzieciaki się rozwijają, jak rodzice do ciebie podchodzą i mówią, że widać efekty, no i wiadomo, musisz użyć wszystkiego, to uczy to cierpliwości, wbrew pozorom, a ja mam do nich cierpliwość, bo ja wiem sam, gdzie ja byłem, będąc na ich miejscu. Nie? Że, twoje klakierki. No, moje klakierki są, także to jest śmieszne, bo wczoraj było Boże Ciało, a ja musiałem, znaczy nie musiałem, ale mieliśmy trening i oni zajarani dzwonią, że chcą, także to jest super, fajne. To jest fajne, że oni nie chcą mieć wolnego, przychodzą na trening z uśmiechem. I ja mam satysfakcję, że nie rezygnują, że starają się, że gdzieś tam ich uczę i sprzedaję swoje doświadczenie. Są różne charaktery i widać, że są niepokorni, są bardziej spokojni, inni mają lepsze predyspozycje, drugi mniejsze, ale przychodzą, starają się i to jest fajne, że uczą się przede wszystkim. Nie? Czemu nie poszedłeś w menadżerkę, z którą miałeś tyle klubów, znajomości i w ogóle? Nie, to jakoś mnie nie ciągnęło do tego. Wiadomo, jak skończyłem grać i zostałem najpierw w Koronie,
tenera Włodka Gąsiora trenerem bramkarzy, który potem sam się wystawił w Ekstraklasie, bo miałem tą sytuację, że najpierw mnie wyrzucił z zespołu, bo w czwartek zostałem trenerem bramkarzy, a w sobotę mnie postawił do bramki. Tak mi się to spodobało, w sensie, że jesteś przy tej piłce cały czas. Okay, czyli ta menażerka raczej cię nie... Nie, no jest ruch fizyczny, jesteś, wychodzisz sobie do szatni, jedziesz, to jest i masz wszystko podporządkowane. To jest tak, wiesz, jak grasz piłkę, to musisz przyjechać na trening, masz to wszystko poukładane, nie? Teraz też muszę szybko... Lubisz iść. Po prostu być w tym rytmie, tak? Jestem nie w rytmie. Nie chcesz się nudzić. Jestem też taką osobą, która nie usiedzi w jednym miejscu. Lubię gdzieś przebywać z ludźmi, pójść. A teraz ta szkółka, gdzieś też pracuję w Pruszkowie, to pochłania mi praktycznie cały dzień. Jadę na trening, wracam z treningu, znowu gdzieś jadę, przemieszczam się. Tutaj radio, tutaj muszę podjechać do wspólnika, gdzieś tam projektujemy rękawice, bo gdzieś tam próbuję się w to bawić. Także to jest coś, muszę odebrać. Tu młodzi zadzwonią, trenerze, tu trening chłopaków tych z Legii, bo też nie ukrywam, że do mnie przyjeżdżają. To tutaj muszę kogoś odebrać, gdzieś na Wilanowski trening odbierze, muszę go przewieźć, potem go odwieźć do tej bursy, żeby, bo wiadomo, że gdzieś to jest ze mną, tam gdzieś mam wyjazd do Rzewu, jeszcze zajęcia, to jestem za niego odpowiedzialny. To nie jest tylko tak, że ja zrobię z nim trening i do widzenia, tak, bo muszę go gdzieś odwieźć, to pogadamy sobie. Gdzieś ktoś zrzuci na WhatsApp jakiś film, trenerze, ktoś na Messengera rzuci, trenerze, tutaj grałem, trener przeanalizuje. To jest takie miłe zdanie, że chłopacy, którzy gdzieś tam byli przeze mnie trenowani w Legii, mają do mnie jakiś tam sentyment i gdzieś tam mnie pamiętają. Szkółka bramkarska, ale ty miałeś jeszcze... W sumie jakiś czas pracowałeś w Legii. No. Za Bogusława Leśniodorskiego. No. Z jego odejściem w sumie twoja rola też tam wygasła. Zgadza się. Jak teraz postrzegasz Legię? O ile chcesz o tym mówić w ogóle? Nie ma co. Nie, no może rozmawiać. No, jak postrzegam, to co miałem zrobić, to zrobiła. Puchar Polski zdobyła Mistrzostwo Polski, także... Pytam, wiesz... Domyślam się, że bardziej utożsamiałeś się z wizją Bogusława Leśniodorskiego, bo też tak wyrażałeś takie opinie. Znaczy nie chciałem rozgrzebywać tego wszystkiego. No, było jak było, stało się jak się stało. No, nie ma mnie w Legii, nie ma prezesa Leśniodorskiego w Legii. Część osób odeszła, część została i jest Legia prezesa Mieluskiego. No, robi to samo, czyli wygrywa mecze i Legia będzie dalej Legią. Tak. A miałeś możliwość tak, że mimo, że Leśniodorski odchodzi, to ty mogłeś zostać? Bo to trochę ty podjąłeś tą decyzję. Ja podjąłem tą decyzję, bo wiem, że nie, no, pewnie nie chciałeś, ale... Znaczy nie, ja podjąłem tą decyzję świadomie. Powiedziałem, że jakieś tam jak będą zmiany, to będzie czyszczenie, tak, jak to się stało z Żołakiem i tak dalej. Ja będąc osobą, którą zatrudniał prezes Bogusław, to będę też gdzieś do odstrzelenia, tak mi się przynajmniej wydawało. I wolałem sam zrezygnować i tam jeszcze ile popracował Żołak? 2-3 miesiące. No tam praktycznie wszyscy łącznie z trenerem Magierem. No, zostali jeszcze, nie wiem czy to była taka koncepcja. Ja wolałem, znaczy, nie, no. Ja wolałem po prostu odejść tam na własne życzenie. Tak. A chciałbyś jeszcze wrócić do Legii? Co jakiś robił? Z jakiegokolwiek klubu? Czy na razie nie mam propozycji, to nie ma tematu na tej zasadzie. Jestem z Niczu, mam pracę w swojej akademii, także. Bramkarzy Legii Trybunek, tylko że może tych młodszych, nie tych starszych. Wystarczy ci. Arek Malarz, tematarka malarza. Wiesz, pewnie wywiad może już się pojawić, jak będą zaraz Mistrzostwa Świata, ale pytam pod kątem tej kadry, bo ostatnio wszyscy roztrząsali Arka Malarza do kadry jako trzeciego bramkarza. Jak ty postrzegasz w ogóle, właśnie, jaka teoria jest tobie bliższa? Lepiej wziąć trzeciego młodego, niech się uczy, czy lepiej wziąć... Znaczy nie, no, jeśli byśmy patrzyli na formę sportową i na tych bramkarzy, którzy grają, to Arkowi się należało, bo gra tylko sportowo się broni. Tak. Gra co tydzień, zdobywa z Legią Mistrzostwo Polski, wiadomo, w Pucharze broni Radek Cierze, ale gra co tydzień. Tak. Skurowski gra, nie wiem, 2-3 mecze i on zagrał w tej Romie. Ale on jest jakimś kręgu zainteresowań trenera Nawałki. No i Bartek Białkowski, wiadomo, młodszy, lekko wyciągnięty w ostatniej chwili, bo nie było tego. Długo go nie było, w ogóle praktycznie go nie było. A jeśli miałbym patrzeć na formę typowo sportową i co robi dla klubu, to tak, ale wiadomo, Arunia ma swoje lata, wiadomo, zakonserwowany jest jak Lenin
zabalsamowany, trzyma się fantastycznie i będzie na pewno miał Radek Majecki ciężką przeprawę, żeby Arek mu oddał plac, bo nie wiem, czy to nie było jedno z lepszych rund Arka w karierze. Tak. A miało być tak, że Arek już kończy i tak i będzie tego Radka Majeckiego wprowadzał, a tutaj się szykuje dobra rywalizacja i nie wiem, jak to Legia pogodzi. Na pewno Arek już będzie powoli schodził, aczkolwiek Radek Majecki ma się od kogo uczyć. Będą wprowadzać Majeckiego? Znaczy, no tak mi się wydaje, że Radziu Majecki będzie wprowadzany, nie wiem na jakiej zasadzie, aczkolwiek no, będzie miał ciężko, bo i Radek Ciężnik nie odpuści i Arek Malaszczyk, nie wiadomo, czy oni wszyscy, cała trójka zostanie, bo tam jest jeszcze jakiś Łotysz jest jeszcze w kadrze, także no wiadomo, że kwestią czasu jest, kiedy, wiadomo, Arek już ma 38, będzie miał tak, no 38 to długo jeszcze nie pociągnie, bo 2 lata. Ale to Legia... 2 lata to było jeszcze dobrze, nie? Ale to ale poziom nie, jak nie, nie, jest, naprawdę... nie jest kontuzjogenny, bardzo dobrze się prowadzi, jest dobrze sfitowany i te 2 lata to sobie śmiało pobroni, ale Legia patrząc w perspektywie lat musi mieć bramkarza. No, jest tym bramkarzem, ten wybór padł na Radka Majeckiego i trzeba go jakoś wprowadzać. Tak teraz będzie po sezonie już całą rozegrowkę, czyli ze wstali Mielec i nie wiem jak to będzie wprowadzone, nawet nie wiem kto będzie trenerem, tak. Ale na pewno plan na Radka Majeckiego mają i będzie się uczył jeszcze od Arka, bo jeszcze musi się na pewno sporo nauczyć. Jest to duży talent. Mam nadzieję, że też będzie wprowadzany jakoś tam systematycznie. Nie sposób nie zapytać o jeszcze jednego takiego gagatka, który jest dosyć popularny w social mediach. Grabara. Wiesz, taki miałbym plan na tego Grabara, żeby Liverpool kupił Fabiana sobie. Znaczy nie kupił, wziął Fabiana, bo Fabian teraz już jest praktycznie bez klubu i on, żeby tego Grabarę wprowadził, ale nie wiem, czy Liverpool nie wejdzie na grubo, nie kupi jakiegoś bramkarza z takiego jakiegoś topowego, nie? Bo mając na uwadze te występy w ostatnim czasie bramkarzy, czy tego Kariusa, czy tego Minoleta, to nie napawa optymizmem to wszystko w Liverpoolu, nie? Ale jak go postrzegasz, nie, no, Kamila? Nie, no bramkarsko się broni, on ma jakiś tam swój styl. Ty go widziałeś tak na żywo? Znaczy ja tylko skrót. Znaczy na żywo go nie widziałem. Nie? Ma chłopak duży talent i uważam, że karierę zrobi, ale musi gdzieś pójść pograć troszeczkę. Też na niego pewnie jest jakiś plan. Wiem, że sobie da radę, bo to, że on jest ten pyskaty, to tam czy tam komuś coś odpisze, to jest tego... Jakieś tam słowo przeciwko. Widzisz trochę, może nie mówię siebie, no ale tak wiesz. Ja wiem, przez jakiś moment miałem z nim jakiś tam kontakt taki telefoniczny, tam próbowałem troszeczkę moralnie się tam. Nie wiem, czy mi to wyszło, czy nie wyszło, ale tam przytaczałem mu parę sytuacji ze swojego życia i tam. I mu mówiłem, że troszeczkę musi ten zbastować, ale widocznie. Raczej tak będzie widać, że szedł swoją mocną drogą. Swoją mocną drogą. Jeśli będzie dobrze bronił, wszystko będzie mu wybaczone. Zobaczymy, jak się to wszystko potoczy, jak tam gdzieś mu się noga podwinie, ale czego mu oczywiście nie życzę. Ale ciekawa postać. Ciekawa, barwna postać na pewno, jeśli przyniesie to, co gdzieś tam krąży w tych mediach, to będzie na pewno... Znaczy nie, on bramkarski jest mega, nie? On jest i wysoki, i dynamiczny, i wiesz, no jest, nie wiem, czy którym w kadrze tego bierze zespołu, tak? Cały czas z nim trenuje. Tak, trenować go trenuje z tego, co tam... To też na pewno tam na pewno z tymi bramkarzami, no. No na pewno z bramkarzami trenuje, także on tam gdzieś jakiś pomysł na niego jest i gdzieś, jeśli gdzieś będzie miał szczęście, że ktoś mu... gdzieś da szansę. I on wykorzystał, jak go wykorzystał Wojciech Szczęsny i kariera się dobrze potoczyła, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby bronił gdzieś w kadrze. Ciekawy gość, naprawdę. Na pewno taki rodzynek. Nie? Potrzebni są tacy troszkę wyrażający się, bo w tej piłce nam naprawdę brakuje. Albo każdy się boi coś powiedzieć, tak. Każdy tam się boi, żeby tam jego wizerunek tam... Zresztą nasza kadra mimo wszystko jest trochę cukierkowa. Tak, wszyscy są tacy. Ale też trener Nawałka ma taką wizję na tą kadrę, chce takich naprawdę mieć wszystko, mi się wydaje, ułożone. Nie? Ułożone i dopięte na ostatni guzik. Nie? A tam wariatów pewnie... Wariatów nie masz. Twoje czasy w stosunku do tego... Moje czasy minęły i teraz wszystko poszło w innym. Tam kadra była chyba też specyficzna. Bardzo rozrywkowa. Więcej się działo, więcej afer było. Więcej afer. Teraz już jest. No, jak teraz patrzeć na social media, te Facebooki, Twittery, no to moglibyście mieć przerobane. Nie, no teraz byśmy. Dobrze, że żyliśmy troszeczkę w innych czasach. A ty miałeś też taki moment, w którym się odciąłeś od Twittera? Gdzie zgubiłem hasło? Znaczy nie miałem zakazu, chciałem głupoty wpisywać. Leśny do ziola, ten nadywanie, gdzie tam leś już nie pisz. Mówię,
I odpuściłeś sobie. Odpuściłem potem, znowu wróciłem. Teraz normalnie jesteś, nie? Tam nie, coś tam, tam wystarczy sobie tam, no. Rzucę sobie tam bardziej tą szkółkę, ale wiesz, no teraz troszeczkę inna moja rola. Muszę uczyć tych młodych chłopaków, co nie mogę sobie tam pozwolić na to, żeby tam, wiesz... Na głupoty. Na głupoty, na jakieś głupie zdjęcia, czy jakieś głupie wpisy, bo wiadomo, że to wszystko się potem może obrócić przeciwko mnie. A jak sobie zacząłeś teraz współpracować z Weszło, z Krzyśkiem Stanowskim, się znasz pewnie już długo, nie? No, z samej Legii. Fajnie, podoba ci się to, masz tak jak powiedziałeś, no ta audycja jest dosyć ciekawa. Śmieszna jest audycja. Ale czułbyś, że jeszcze coś byś chciał na przykład zrobić więcej? Nie, namówił mnie do tego, żebym to spróbował Krzychu z Wołosem gdzieś. To był i pomysł, tak? gdzieś siedzieli w centrum w restauracji na jakiejś kolacji. Ja miałem trening, patrzę, nieodebrane połączenie, krzywdę, będę SMS-em, co za to. Ja dzwonię, co jest? Dawaj, podejść do centrum, siedzimy z Wołosem, mamy pomysł. Nie? Ja mówię, gdzie jestem jeszcze gdzieś, mówię, pod Warszawą na treningu, dobra, dawaj, czekamy. Podjechałem do domu, szybko się przebrałem i poskoczyłem, no i taka, że audycja, ja mówię, nie no, mówię, Krzychu, Wołosu, ja z nie dam rady, mówię, gdzie ja za mikrofonem, gdzie tutaj ludzie, no. Audycja, nie daj, dawaj, spróbujemy. No i mówiliśmy się tak, że najpierw zrobimy nagranie takie próbne. No i umówiłem się na piątek na 16:30, ja przyjeżdżam, Krzychu, mówię, dobra, to robimy live'a, nie? Ja mówię, jak live'a? Mówię. A machnęłem ręką, mówię, co ma być, to będzie. I tak wyszło, tak można powiedzieć, tak z przypadku, ale tak, podoba mi się to. Nie wiadomo, że on sam audycję prowadzi Wołos, bo Wołos jest... moderatorem takim, nie? No, on jest jako dziennikarz, ma jakiś szablon do tego całego naszego programu, zapraszam jakichś gości. Mhm. I ja to jestem taki, żeby coś dorzucić, pośmiać się i... No tak uzupełniamy się, mi się wydaje, że tak w miarę jest ok. Nie, naprawdę, no świetnie się tego słucha. No, te anegdotki, to wszystko idealnie się gdzieś ci goście... Czasami już pojawiają... mieliśmy jedną taką audycję, jak zaczęliśmy się tak śmiać z dowcipów, to była taka audycja, no już, dla mnie też poszło w kompletną betę. Za mocno już. Za mocno, bo tak się śmialiśmy jeszcze w tych momentach, gdzie leciała muzyka, to kładliśmy się na wykładzinę, leciliśmy do śmiechu. Nie, że dzwonili do nas słuchacze, to jeszcze takimi kawałami sypali, że to powiem, rozrywkowy powinien być, a nie jakoś tam. No ale to myślę, że jest raczej w takiej formie. No jest, to śmieszne, trochę porozmawiamy trochę wało z tych gości swoich mać, tam czasami zadzwoni, żebym ja do kogoś zadzwonił, żebym mu uprzedził, że będziemy dzwonili z tego numeru 22, żeby odbierali. No tak, boję, tak, od, 22, no, niektórzy mówią, że nie będę też mówił nazwiskami, że odbiorą, a nie odbierają. No niestety jest tak, jestem. Muszę ten piłkarz odebrał. No. A to jeszcze nie było tego, bo... Nie było waszego problemu. Dopiero później. Ale to odebrał, jak odebrał, ale najlepsza reklama tego radia poszła. Nie, tak. Wszędzie napisali, nie? Wszystko informacja była. Takie radio jest, nie? A ty z Piotrem Wołosikiem jakby miałeś takiej dobrej relacji już od dłuższego czasu, czy się tak poznaliśmy? Znaliśmy się, siema, co tego, aha, co u ciebie, taki, wiesz, ja głupi żart, on to się też... zacząłem zastanawiać, jak stanął dobro u was, że tak sobie wymyślił. Tak sobie wymyślił z Wołosem, nie, że kogo by tu do niego dobrać. Jakiego wariata? Do końca nie wiem, jak to nam na to wpadli, to samo z Wołosem. Nie? Tak, no to wszystko na szybko dobra, ma, tak mówiłem wcześniej, że mieliśmy na pewno nagrywać. Nie? Ja mówię, przyjdę, nie? To Krzysiek, ja się do tego nie nadaję. A ty masz, ty tak pierdzielisz, nadajesz się, no dawaj, to zrobimy próbę. Ja mówię, dobra, ja na tą próbę jak na skazaniu. A powiem ci, że nie miałem tego takiego strachu. Nie? Co ma być, co sam, trochę stresu nie miałem. Nie było czegoś takiego. Znaczy, gdzieś po świadomości była jakaś tam jak palnek. Na pewno jeszcze nie raz gdzieś tam coś się źle wypowiem, czy zasyplenie coś za powietrze, czy coś. Bo to wiadomo, to jest nieuniknione prowadzenie. No nie, no to jest normalne. To jest wiadomo, że... Ja też gadam czasem do kamery swojej. No też tak, wiadomo, jak ty masz te programy, czy wywiady, czy prezenterzy, którzy nam wiadomo... No tak, tylko ja nie mam telewizji, ja mogę sobie na to pozwolić. Wiesz, tak jak my tu sobie rozmawiamy, to jest idzie do internetu. Ja też nie tnę praktycznie nic, robię to raczej luźno. Właśnie chciałbym, żeby to było naturalne. No tak, tak jak my to mamy, to jest włosy. Im bardziej naturalne, tym lepiej, uważam. My to wiesz, my tam z włosem się, wiesz, pośmiejemy i tak dalej, wiesz. Także tam jest... Tam jest luźna atmosfera przede wszystkim. No właśnie, myślę, że to ludzie bardziej kupują, bo tych takich już napiętych programów, gdzie już trzeba ładnie, wszystko elegancko, to jest za dużo, nie? Nie, no wiecie, ja to czasami wpadnę w takich amok śmiechu, że po prostu ja to cały czas chichoczę, nie? Także, bo z Włosem jest w ogóle śmiesznie. Włos jest taką postacią, taką
jakbym powiedział, pozytywną, taką, wiesz, wiecznie uśmiechnięty, wiesz, no to dobrą energię. Jest tak, ja widzę. Przebywając z włosem, to jesteś, wiesz, od razu czerpiesz od niego taką pozytywną energię. On jest tak postrzegany, jak taki, tak. Ja lubię z nim przebywać w jego towarzystwie, bo i można się dobrze pośmiać. Czasami jak tak nie nas tak wrzuci, taką wrzutę do ciebie, też lubię dofajcować. Jak się rozpędzi, to... Ale nie, też jest pod tym względem taki w porządku, że jak ja mu coś dorzucę, to też to bierze na klatę. Nie ma, daje sobie też... Daje też rzucić sobie, nie? Nie zdarza się. Że ogólnie tak nasze takie te koleżeństwo, tak można powiedzieć, się pogłębiło ze względu na to, że prowadzimy ten program. Nie? No audycję, przepraszam. Myślę, że... Śmiesznie. Nie spodziewałem się, że tak wyjdzie, ale wychodzi, jak ty mówisz, mamy tam jakoś gdzieś tam... Ja widzę po opiniach, naprawdę bardzo wielu się podoba. Wiesz, są też ludzie, którzy oczywiście nie dopasujesz im. Nie, no dokładnie. Gdzieś. Potwierdzą, że wiesz, że przeginasz, że coś tam, no ale jak ktoś nie chce słuchać aż takich rzeczy... To może tego nie słuchać, tak? Może zmienić sobie na inne radio, czy po prostu... Wiesz. Ja też zawsze mówię, jak są wywiady, jak chce ktoś obejrzeć, to można włączyć taki pod krawatem, byśmy tu usiedli i rozmawiali, słuchaj, jak ostatni mecz i proszę o opinię i komentarz, tu raczej chodzi o to, żeby... Strzelił pan lek w gruzach i mieliśmy inną koncepcję. Formułkę, tak? Tą standardową wrzucić i... Nie, no ale czy ogólnie to, co tam się dzieje, weszło, to uważam, że taki... Dobry pomysł Krzychania ma, nie? Na to wszystko. Jak gdzieś tam ja się uczę, to tak bywa, może ja tam jestem świeżak, jak wiesz, tak można powiedzieć, nazwać tak, nie? Świeżynka w tym wszystkim, nie? Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dobra. Fajnie, posłuchaliśmy sobie trochę twoich opinii, spotkaliśmy się wreszcie. No i co? No pozostaje mi życzyć tobie powodzenia, jeżeli chodzi o twoją szkółkę bramkarską, jakiś twój rozwój może reportersko-dziennikarsko-radiowy. Działamy na tym. Żebyś wam się żarty i pomysły nie skończyły. Tego nie zabraknie, bo mamy... Duży wartość tego wszystkiego, wiesz. Więc cóż, dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Ja zapraszam was oczywiście na moje social media, czyli Facebook, Twitter, Instagram. Subskrybujcie. No i do następnego. Dziękuję. Jeszcze będzie 11, więc możecie sobie obejrzeć 11 z Grzegorzem Szamotulskim. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.